Kościół katolicki uważa, że wychowanie zasadniczo to jest dzieło dźwigania człowieka wzwyż. Czyli nie jest to podeptanie człowieczeństwa czy wykrzywianie charakteru ludzkiego, tylko raczej ciągnienie go wzwyż. I gdy ten cel mamy przed oczyma, no to wtedy w wychowaniu tym katolickim trzeba zwrócić uwagę na wychowanie najpierw fizyczne, kręgosłupa tego fizycznego człowieka. Potem przychodzi cała ta płaszczyzna wychowania, powiedzmy, intelektualnego i potem pozostaje w wychowaniu ten najważniejszy element, to znaczy wychowanie moralne. Czyli to przygotowanie go do życia w prawdzie, do odpowiedzialności, do także tego życia cnotliwego, jak katolicka ta nauka mówi, ponieważ praktycznie cała wiedza, jeśli jest pozbawiona tego ukierunkowania, staje się niezwykle niebezpieczna.